grudniu 2021 roku rozpoczęliśmy w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie realizację niekomercyjnego badania klinicznego w temacie immunoterapia z zastosowaniem dinutuximabu beta skojarzona z chemioterapią w leczeniu pacjentów z neuroblastoma pierwotnego opornym na leczenie oraz ze wznową lub progresją choroby. Neuroblastoma, czyli nerwiak zarodkowy współczulny, jest jedną z najczęstszych chorób nowotworowych wieku dziecięcego. Wywodzi się z pierwotnych komórek nerwowych, tak zwanych neuroblastoma. Charakteryzuje się różnym przebiegiem, a przebieg choroby zależy nie tylko od wieku dziecka, stopnia zaawansowania, ale też od biologii choroby, a przede wszystkim od zmian w różnych genach, co do końca nie jest poznane. Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się 70-80 nowych zachorowań. Około 1/3 dzieci z neuroblastoma ze względu na złe rokowanie kwalifikuje się do grupy wysokiego ryzyka. I w tej grupie, pomimo zastosowania bardzo intensywnych sposobów leczenia, oprócz wielolekowych chemioterapii standardowych, zabiegów operacyjnych, megachemioterapii, przeszczepienia komórek krwiotwórczych, radioterapii i immunoterapii, wyniki leczenia ciągle są niezadowalające. Wyleczenie uzyskuje około 60% dzieci. Około 15% dzieci wykazuje złą odpowiedź na wstępnie zastosowaną chemioterapię. Ma już wstępnie oporną chorobę. W około 25% występują wznowy choroby w trakcie immunoterapii lub po zakończeniu leczenia. I dla tych dzieci ze wznową i z pierwotnie oporną chorobą nie ma dotąd opracowanych standardów postępowania, skutecznego leczenia, a stosowane tradycyjne chemioterapie nasilają tylko toksyczności. Przedstawione badanie będzie miało wpływ na poprawę stanu zdrowia dzieci z neuroblastoma wysokiego ryzyka przez zapobieganie wczesnemu zgonowi oraz doprowadzenia do pełnego wyzdrowienia i poprawy jakości życia tej grupy pacjentów. Od wielu lat pracuję z pacjentami leczonymi z powodu neuroblastoma. Neuroblastoma jest chorobą bardzo trudną. Jest chorobą o takim nieprzewidywalnym przebiegu klinicznym, w której bardzo ciężko zdefiniować, którzy pacjenci odpowiedzą na leczenie, u których dojdzie do progresji. Do niedawna u pacjentów, u których wystąpiła progresja lub wznowa choroby, sytuacja była bardzo ciężka, nie mogliśmy tym pacjentom pomóc. Mogliśmy przedłużać życie, mogliśmy stosować chemioterapię, która dawała nadzieję na uzyskanie dłuższych przeżyć, natomiast nie mogliśmy tych pacjentów wyleczyć. Od niedawna mamy szansę stosowania leczenia, które jest leczeniem skutecznym. Niestety jeszcze nie u wszystkich pacjentów, ale u znaczącego odsetka tych dzieci możemy uzyskać remisję i mamy nadzieję, że również trwałe wyleczenia. Takie możliwości daje nam immunoterapia z zastosowaniem przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi obecnemu na komórkach neuroblastoma w połączeniu z chemioterapią. Terapia ta jest terapią trudną, jest terapią, która może powodować działania niepożądane, ale na szczęście umiemy sobie z nimi radzić i na szczęście w tym momencie możemy naszym pacjentom zapewnić szansę na uzyskanie wieloletnich przeżyć. Także bardzo się cieszymy, że możemy taką metodę stosować. Bardzo się cieszymy, że leczenie idzie do przodu, że technika idzie do przodu, że mamy możliwości stosowania nowych leków. I cieszymy się, że mamy teraz taką szansę, że tych pacjentów możemy przyjmować u nas w klinice i możemy ich z zastosowaniem tych najbardziej nowoczesnych metod leczyć. Ta metoda leczenia nie jest jeszcze standardem. Mamy badanie kliniczne, ale zarówno nasze doświadczenia, kiedy stosowaliśmy to leczenie za zgodą Komisji Bioetycznej u pacjentów nie włączonych wcześniej do programu, jak i doniesienia z ośrodków zagranicznych wskazują, że może to być przełom w leczeniu tej choroby. Biuro do spraw badań klinicznych Działu Nauki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się kompleksową obsługą badań klinicznych, a także zarządzaniem projektami finansowanymi przez Agencję Badań Medycznych.
Projekt dotyczący hemoimmunoterapii jest naszym oczkiem w głowie. Dlatego staramy się zminimalizować formalności dla lekarzy, aby mogli skupić się na leczeniu naszych małych pacjentów. Metoda leczenia, którą aktualnie stosujemy, chemioimmunoterapia, stawia nasz ośrodek na równi z ośrodkami europejskimi i światowymi, ponieważ jest to metoda leczenia najnowsza, najlepsza i porównywalna do tego, co stosują ośrodki zagraniczne.